Anna przechadzała się ulicami swojego małego miasteczka, opływając w promieniach letniego słońca. Wysokie, wiekowe drzewa rzucały cień na brukowane chodniki, a kwiaty w ogrodach przy drodze emanowały przyjemnym zapachem. Na końcu głównej ulicy, tuż przy ruchliwym skrzyżowaniu, wznosiła się kwiaciarnia. Jej okna zdobiły różnobarwne bukiety, które przyciągały wzrok przechodniów. Anna, ubrana w lekką letnią sukienkę, przystanęła przed witryną kwiaciarni. Jej spojrzenie przyciągnęło wysokie, pięknie ukwiecone kompozycje, które wyglądały niczym dzieła sztuki. W głębi sklepu, między kolorowymi kwiatami, dostrzegła postać młodego mężczyzny, który włożył całe serce w układanie bukietów. Kiedy Anna przekroczyła próg kwiaciarni, dzwoneczek powieszonej na drzwiach dzwonił delikatnie, powitalnie. Mężczyzna, którym zainteresowała się z zewnątrz, przyglądał się jej uważnie. Miał jasne, rozjaśnione przez słońce włosy, a jego uśmiech był szeroki i serdeczny. "Witaj, Anno. Co cię tu przynosi?" zapytał, unosząc lekko brwi, by zaznaczyć swoje zainteresowanie. "Chciałabym kupić kilka kwiatów na urodziny mojej mamy," odpowiedziała Anna, starając się ukryć rumieńce na swoich policzkach. Jej głos brzmiał cicho, ale wyraźnie, jakby płynął z serca. Była wdzięczna, że mogła się tu udać, chociaż jej serce biło mocniej, niż była w stanie to zrozumieć. Z każdym dniem Anna coraz bardziej zanurzała się w świat Michała. Ich spotkania w kwiaciarni stawały się dla niej nie tylko sposobem na kupno kwiatów, ale także okazją do rozmów, które z każdym kolejnym dniem stawały się coraz bardziej osobiste. Michał, zawsze uśmiechnięty i otwarty, był jak otwarta księga, gotowy podzielić się swoimi marzeniami, zainteresowaniami i doświadczeniami. Anna, z kolei, odkrywała w sobie nowe uczucia, gotowała się wewnętrznie, słuchając opowieści Michała z zapartym tchem. Te spotkania były dla Anny jak oddech świeżego powietrza w szarym, monotonnym życiu. Z każdą godziną spędzoną w towarzystwie Michała, poczuła, jak wokół niej kwitną barwy, których wcześniej nie dostrzegała. Jego obecność sprawiała, że świat stawał się piękniejszy i bardziej przyjazny. Nadszedł wieczór, gdy Anna i Michał postanowili wyjść na spacer do pobliskiego parku. Zachód słońca rozświetlał niebo odcieniami pomarańczy, a kwitnące drzewa rozprzestrzeniały wokół siebie słodki zapach. Usiedli na ławce, ciesząc się spokojem wieczoru i harmonią natury. W tym magicznym momencie Michał spojrzał Ani głęboko w oczy, a w jego spojrzeniu migotało coś, czego dotąd nie widziała. Czuła, że coś ważnego dzieje się między nimi, że ich relacja przechodzi do nowego etapu. Gdy Michał delikatnie pochylił się w jej kierunku, Anna poczuła, jak serce zaczyna bić jej gwałtowniej, a krew pulsować w jej skroniach. Pocałunek Michała był jak iskra, która zapaliła w Ani burzę emocji i uczuć. To był moment, w którym zakwitła miłość, tak głęboka i intensywna, że nie sposób było jej zatrzymać. W uścisku Michała Anna odnalazła swoje szczęście i sens życia, a przyszłość wydawała się być pełna obietnic i możliwości. Anna, choć obawiała się, nie chciała dłużej trzymać w sobie tajemnicy. To, co czuła w swoim wnętrzu, wydawało się tak wielkie i istotne, że nie mogła zignorować swoich przeczuć. Po wielu wahaniach postanowiła wykonać test ciążowy. Była to chwila pełna niepewności i emocji, które kłębiły się wokół niej niczym ciemne chmury na niebie. Gdy wyświetliły się dwa kreski na małym plastikowym teście, serce Anny zabiło mocniej niż kiedykolwiek. W jej głowie roiły się myśli, a serce biło tak głośno, że wydawało się, że cały świat słyszy jego rytm. Były to mieszane uczucia radości, strachu, niepewności i nadziei, wszystko to, co towarzyszy kobiecie, gdy odkrywa, że nosi w sobie nowe życie. Anna postanowiła podzielić się tą niespodziewaną nowiną z Michałem. W końcu to on był ojcem dziecka, a ona pragnęła, by to on wspierał ją w tej drodze. Z niepokojem w sercu i nadzieją w duszy udała się do domu Michała, gotowa na zmierzenie się z reakcją ukochanego. Gdy opowiedziała Michałowi o swojej ciąży, zobaczyła, jak na jego twarzy maluje się szok. Jednak na jego ustach pojawił się uśmiech, który szybko zniknął, zastąpiony niepewnością i zakłopotaniem. Wyparł się ojcostwa, twierdząc, że to niemożliwe, że to jakiś błąd. Ale Anna wiedziała, że to prawda, a jej serce zabiło szybciej, gdy zobaczyła jego reakcję. Po chwili milczenia Michał obiecał, że wszystko będzie dobrze, że się tym zajmie, ale jego słowa brzmiały tak, jakby był daleko stąd, jego myśli krążyły wokół innych spraw. A gdy następnego dnia zniknął, pozostawiając Annę samą z jej niepewnością i strachem, serce dziewczyny pękło na milion kawałków. Od tej chwili poczuła się opuszczona i zdradzona,
nie tylko przez ukochanego, ale także przez samego losu. Kiedy Anna wracała do domu, w jej umyśle toczyła się burza myśli i emocji. Krok za krokiem, wzdłuż znanej jej drogi, zastanawiała się nad tym, co miała zrobić, jak poradzić sobie z nową rzeczywistością, która nagle zawaliła się na nią jak gruz zniszczonego domu. Przechodziła w myślach przez różne scenariusze. Może powinna próbować odnaleźć Michała, przekonać go do powrotu, przekonać go, że razem mogą pokonać wszelkie trudności. Ale wiedziała, że to tylko mrzonki, Michał odszedł, zostawiając ją samą, a ona nie miała już sił, by go szukać. Inny głos w jej głowie mówił jej, że powinna sama stawić czoła temu wyzwaniu. Może powinna znaleźć pracę, zacząć nowe życie, niezależne od nikogo, tylko od siebie samej. Ale wtedy przypomniała sobie swoje obawy o swoje nienarodzone jeszcze dziecko, jak miała sobie poradzić z opieką nad nim, jak miała zapewnić mu wszystko, czego potrzebowało, będąc sama w obliczu nowych wyzwań. Kiedy wreszcie przekroczyła próg domu rodzinnego, towarzyszyły jej mieszane uczucia niepewności i nadziei. Może ojciec znajdzie dla niej rozwiązanie, może wskaże jej drogę, która wydawała się być tak mglistą i nieuchwytną. Ale równocześnie bała się, co jej ojciec powie, jak zareaguje na jej sytuację, na ciążę, na całe zamieszanie, które narobiło się wokół niej. Dusząc w sobie łzy i tłumiąc wewnętrzne krzyki rozpaczy, Anna zastanawiała się, co ma zrobić, jak sobie poradzić. Nie miała na to jednoznacznej odpowiedzi, ale musiała stawić czoła rzeczywistości, która zmieniła się na zawsze, i znaleźć w sobie siłę, by iść naprzód, krok po kroku, w nieznane. Kiedy Anna przekroczyła próg rodzinnego domu, ojciec jej nie przyjął z otwartymi ramionami ani współczuciem. Tadeusz spojrzał na nią z chłodnym dystansem, a w jego oczach nie było nawet cienia zdziwienia czy współczucia, patrząc na swoją córkę, której serce zostało podarte na strzępy, a brzuch zaczynał się powiększać z każdym dniem. Widok jej cierpienia nie wywołał w nim żadnej reakcji, tylko iskrzącą się złośliwą radość. To twój problem, Anna. Musisz to naprawić, oświadczył surowo, jego głos brzmiał jak wyrok, a jego słowa sprawiły, że serce Anny zamarło w jej piersi. Jak mogła spodziewać się zrozumienia i wsparcia od ojca, który zawsze stawiał własne interesy ponad jej szczęście i dobro? Anna, pogrążona w bólu po odejściu Michała i obawach związanych z przyszłością swojego dziecka, znalazła się w centrum burzy manipulacji i presji ze strony własnego ojca. Tadeusz nie miał dla niej litości, nie okazywał współczucia ani zrozumienia. Zamiast tego, zimnymi słowami i surowym tonem, zmuszał ją do akceptacji jego własnych planów. Codziennie, przez te kilka tygodni, Tadeusz narzucał Ani swoją wizję przyszłości. Każde jego słowo było jak młotek wbijany w jej serce, powodując coraz większy ból i rozpacz. Mówił jej, że musi poślubić rolnika, bo to jedyna droga, by naprawić swoje błędy, jedyna droga, by zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka. To twój problem, Anna, powtarzał jak mantra, zamykając drzwi przed jej próbami prośby czy dyskusji. Musisz to naprawić, dodawał, zasłaniając się swoją twardą miłością i wymagając posłuszeństwa, bez względu na koszty. Jeżeli nie zgodzisz się na to małżeństwo, to wyrzucę cię z domu, ostrzegał ją bezlitośnie, twierdząc, że teraz mieszka w jego domu i tutaj panują jego twarde zasady. Dla niego nie liczyły się jej pragnienia ani potrzeby, tylko to, co on uważał za właściwe i korzystne dla swoich własnych interesów. Anna czuła się jak marionetka w rękach okrutnego manipulatora, który manipulował jej życiem według własnego kaprysu. Ale nie miała innego wyjścia. Musiała się poddać woli ojca, choć w jej sercu płonęła nienawiść i bunt, i choć wiedziała, że to będzie dla niej jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu. Rolnik, którego Tadeusz wybrał na przyszłego męża dla Anny, nosił imię Piotr. Był mężczyzną o surowej aparycji, z widocznymi śladami ciężkiej pracy na twarzy i zdecydowanym spojrzeniem. Miał kilka lat więcej od Anny, co nadawało mu pewną dojrzałość i autorytet, ale jednocześnie sprawiało, że Anna czuła się jeszcze bardziej zagubiona i niepewna tego, co miało nadejść. Gdy spotkali się po raz pierwszy, Anna z trudem powstrzymywała łzy. Stała przed nim w milczeniu, wewnętrznie walcząc z przerażeniem i bólem, który nękał jej serce. Nie chciała zgodzić się na tę ustawioną przez ojca przyszłość, ale jednocześnie wiedziała, że nie ma wyjścia. Gdy Anna stanęła twarzą w twarz z Piotrem, uczucie lęku ogarnęło ją jak burza. W jej sercu tętniła mieszanka strachu, niepewności i desperacji. Stojąc przed mężczyzną, który miał stać się jej przyszłym mężem z rozkazu ojca, czuła się jak ofiara okrutnego losu.
Piotr, o surowym wyglądzie i nieprzeniknionym spojrzeniu, przyglądał się Annie z pewnym zainteresowaniem, ale jednocześnie utrzymywał dystans. Jego obecność sprawiała, że Anna czuła się jak w obliczu surowego sędziego, gotowego wydać jej wyrok na podstawie pierwszego wrażenia. Rozmowa między nimi była sztywna i nieskładna. Anna próbowała znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie do tej nietypowej sytuacji, ale wszystkie dźwięczały fałszywie i nienaturalnie. Piotr odpowiadał krótko i lakonicznie, nie dając żadnych wskazówek, co myśli ani czuje. Jestem Piotr, powiedział w końcu, jego głos brzmiał jak echo z innego świata, oddzielonego od Anny tysiącami mil. Usiądźmy i porozmawiajmy, dodał, wskazując na ławkę w pobliżu. Gdy usiedli, rozmowa nie płynęła. Słowa walały się między nimi jak kamienie, które trudno było przerzucić. Anna próbowała zadawać pytania, Piotr odpowiadał krótko, ale bez wyrazu. Były to dialogi sztuczne i nieprzyjemne, które tylko pogłębiały dystans między nimi. Anna starała się znaleźć choćby punkt zaczepienia, jakąś wspólną płaszczyznę, ale im bardziej próbowała, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że są jak dwie obce planety, które nie mogą się porozumieć. Po godzinie rozmowy, która zdawała się trwać wieczność, Anna wstała, czując, że nie ma sensu dłużej drążyć tego tematu. Jej serce krwawiło zrozpaczone, a jej dusza płonęła wewnętrznym ogniem bólu. Wiedziała, że to będzie jedna z wielu trudnych chwil, które musi stawić czoła w swoim nowym życiu, ale choć było to dla niej bolesne, wciąż walczyła o choćby odrobinę godności i kontroli nad swoim losem. Anna z uporem walczyła w swoim wnętrzu z myślą o kolejnych spotkaniach z Piotrem. Nie chciała widzieć go, nie chciała go poznawać, nie chciała udawać przed nim, że wszystko jest w porządku. Jednak ojciec był nieugięty w swoich żądaniach, a presja, jaką wywierał na nią, stawała się coraz większa z każdym dniem. To tylko kwestia czasu, zanim zaczniesz go lepiej rozumieć, powtarzał Tadeusz uporczywie, jakby chciał przekonać Annę, że w małżeństwie z Piotrem tkwi jakieś rozwiązanie na wszystkie problemy. Jego słowa brzmiały jak wyrok, a jego determinacja wydawała się być nie do ruszenia. Anna nie chciała przyznać ojcu racji. Nie chciała ulegać jego presji, nie chciała zgadzać się na coś, czego naprawdę nie chciała. Ale w miarę upływu czasu, w miarę kolejnych spotkań z Piotrem, zaczęła dostrzegać w nim coś więcej. Być może nie było to uczucie miłości, które znała z Michałem, ale poczucie bezpieczeństwa i stabilności, których tak bardzo jej brakowało od czasu jego odejścia. Piotr był jak skała, na której mogła się oprzeć w czasie burzliwego morza swojego życia. Jego surowość i spokój były jak kontrast dla emocjonalnego chaosu, który towarzyszył Annie od czasu odejścia Michała. Może nie umiała jeszcze do końca zrozumieć tego, co czuła wobec niego, ale z każdym kolejnym spotkaniem, z każdym kolejnym dniem spędzonym w jego towarzystwie, zaczęła dostrzegać, że może być to dla niej sposób na przetrwanie, sposób na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Po miesiącach niepewności, lęków i walki z własnymi demonami nadszedł wreszcie ten magiczny moment narodziny dziecka. Sala porodowa wypełniona była dźwiękiem płaczu noworodka i wzruszeniem, jakie przynosiła ta chwila. Anna, otoczona opieką lekarzy i wsparciem Piotra, spojrzała na swoje maleństwo z niewypowiedzianą miłością i radością. Kiedy po raz pierwszy przyjęła swoje dziecko na ręce, poczuła, jak całe jej życie nagle nabiera sensu. Ta mała istota, tak delikatna i bezbronna, stała się dla niej centrum wszechświata. Gdy jej spojrzenia spotkały się z Piotrem, dostrzegła w jego oczach uczucie, którego nie spodziewała się zobaczyć, szczerą radość i zachwyt nad nowonarodzonym dzieckiem. Piotr, choć zawsze był surowy i zarezerwowany, nie mógł ukryć wzruszenia, kiedy po raz pierwszy ujrzał swoje dziecko. Choć jego zachowanie nadal pozostawało powściągliwe, jego obecność i wsparcie w tym szczególnym momencie było dla Anny niezmiernie ważne. Po wyjściu ze szpitala życie Anny i Piotra nabrało zupełnie nowego wymiaru. W domu zapanowała atmosfera radości, ale również nowych wyzwań związanych z opieką nad noworodkiem. Piotr, choć nie był zbyt emocjonalny, angażował się w codzienne obowiązki związane z opieką nad dzieckiem. Pomagał Annę w karmieniu, pielęgnacji i usypianiu maleństwa, starając się być dobrym partnerem i wsparciem w tej nowej roli rodziców. Choć było w ich relacji wiele nierozwiązanych kwestii i tajemnic, Anna zaczęła dostrzegać w Piotrze coś więcej niż tylko surowość i powściągliwość. Z każdym dniem spędzonym razem, z każdym uśmiechem swojego dziecka, zaczynała widzieć w nim osobę, na której mogła polegać, której mogła zaufać. Choć nie był to może jeszcze głęboki uczuciowy związek, to poczucie bezpieczeństwa i stabilności, jakie dawał jej Piotr,
było dla niej bezcenne w tym trudnym czasie. Kiedy małe dziecko Anny i Piotra stało się integralną częścią ich życia, a codzienne obowiązki rodzicielskie wypełniały każdą wolną chwilę, Piotr nagle zdecydował się na krok, który zaskoczył Annę. Zaproponował jej małżeństwo. Dla Anny było to jak uderzenie gromu z jasnego nieba. Jeszcze niedawno walcząca z własnymi demonami i próbuje uporać się z przeszłością, teraz musiała zmierzyć się z propozycją małżeństwa ze strony Piotra. Nie była przygotowana na tę decyzję. Jej serce nadal tkwiło w przeszłości, w zranieniu spowodowanym przez odejście Michała, a teraz musiała podjąć wybór, który miała nadzieję, że pozwoli jej zapewnić bezpieczną przyszłość dla jej dziecka. Ojciec Anny, Tadeusz, który od samego początku narzucał swoją wolę, popierał tę decyzję. Widział w małżeństwie z Piotrem szansę na stabilność i bezpieczeństwo dla swojej córki i wnuczka. Jego determinacja i presja, której podlegała Anna od samego początku, sprawiły, że podjęła decyzję, której sama nie była pewna. Zaskoczona propozycją Piotra, Anna przyjęła jego oświadczyny. Chociaż w głębi duszy wciąż bała się i wahała, to wiedziała, że nie ma innego wyjścia. Ojciec ją do tego zmusił, a ona, poddając się ciśnieniu, które na nią wywierano, nie potrafiła się oprzeć. Mimo wszystko, kiedy Piotr spojrzał na nią z determinacją i pewnością, poczuła się trochę uspokojona. Być może to małżeństwo było dla niej szansą na nowy początek, na lepszą przyszłość dla niej i jej dziecka. Po ślubie Anna coraz bardziej zagłębiała się w refleksję nad motywami działań swojego ojca. Co skłoniło go do tego, by ją zmusić do małżeństwa z Piotrem? Czy był to tylko egoistyczny sposób na rozwiązanie problemu, czy może kryła się za tym jakaś większa intryga? Z każdym dniem, gdy Anna starała się odbudować swoje życie po traumatycznych doświadczeniach, zaczynała dostrzegać coraz więcej pytań niż odpowiedzi. Ojciec, któremu zawsze ufała, okazał się być źródłem wielu cierpień i rozczarowań. W sercu Anny narastała frustracja i złość, ale jednocześnie głód prawdy, chęć zrozumienia, co tak naprawdę skrywa się za maską ojca. Pewnego dnia, przechadzając się po domu, Anna usłyszała, jak Tadeusz rozmawiał przez telefon w pokoju obok. Zaciekawiona, przywarła uchem do drzwi, starając się podsłuchać. To, co usłyszała, sprawiło, że straciła grunt pod nogami. Tadeusz nie tylko zorganizował odejście Michała, ale również zapłacił mu za to. Cały ten dramat był tylko częścią jego perfidnego planu, mającego na celu przekonanie Anny do małżeństwa z rolnikiem. Był to splot zdrady i manipulacji, którym Anna nigdy by się nie spodziewała ze strony własnego ojca. Usłyszawszy, że to był perfidny plan ojca mający na celu ratowanie swojego gospodarstwa i zyskanie ziem od Piotra, Anna była wściekła. Wszystko, co uważała za pewnik, zaczęło się rozpadać. Po usłyszeniu tej szokującej rozmowy Anna czuła się, jakby świat, który znała, rozpadł się na kawałki. To, co myślała, że jest decyzją opartą na trosce o nią i jej dziecko, okazało się być kalkulacyjnym planem ojca. Jego działania przestraszyły ją, zszokowały i wstrząsnęły jej dotychczasowymi przekonaniami o jego miłości i trosce. Z dnia na dzień wzrastała w niej złość i determinacja. Złość na ojca, który zagrażał jej szczęściu i manipulował jej życiem w imię własnych interesów. Determinacja, by odkryć prawdę i stawić czoła temu, co ukrywał się za fasadą fałszywej miłości i troski. Anna zdawała sobie sprawę, że musi dowiedzieć się, dlaczego jej ojciec tak ją skrzywdził i jak daleko był w stanie się posunąć, by osiągnąć swój cel. W sercu Anny rozgorzała walka. Z jednej strony tęskniła za beztroskim dniem, kiedy jeszcze wierzyła w uczciwość i dobroć ojca. Z drugiej strony czuła, że musi stawić mu czoła, musi wyjść z cienia i pokazać mu, że nie pozwoli sobie na dalsze manipulacje i kłamstwa. Gdy spojrzała w lustro, zobaczyła w swoich oczach iskrę determinacji. Wiedziała, że musi być silna dla siebie i dla swojego dziecka. Musiała rozmawiać z ojcem, musiała postawić mu trudne pytania i wymagać uczciwych odpowiedzi. Anna postanowiła się zbuntować. Nie chciała dłużej być pionkiem w grze swego ojca, ani nie godziła się na dalsze życie w kłamstwie i manipulacji. Musiała znaleźć sposób, by uwolnić się od szponów rodzinnego Okawi i zacząć żyć własnym życiem, z dala od oszustw i manipulacji. Z pomocą swoich przyjaciół oraz niezłomnej determinacji Anna zaczęła planować swoje odejście. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ była uzależniona od wsparcia ojca i miała niewiele możliwości samodzielności. Musiała działać ostrożnie, nie dając po sobie poznać swoich planów, ale jednocześnie konsekwentnie i zdecydowanie.
Pierwszym krokiem w jej walce o wolność było zdobycie niezależności finansowej. Zaczęła szukać pracy, która pozwoliłaby jej utrzymać się sama i swoje dziecko. Było to trudne zadanie, biorąc pod uwagę brak doświadczenia i ograniczone możliwości. Jednak Anna nie poddawała się łatwo. Przez wiele godzin spędzała nad wysyłaniem CV i listów motywacyjnych, uczestniczyła w rozmowach kwalifikacyjnych i szukała każdej szansy na zatrudnienie. Tymczasem, w domu, musiała zachować pozory. Udawała, że zgadza się na decyzję ojca, ale w jej sercu tliła się iskra buntu i determinacji. Czuła, że musi działać szybko, zanim ojciec zorientuje się w jej planach i spróbuje ją powstrzymać. Ostatecznie, po wielu trudach i poświęceniach, udało jej się zdobyć pracę. Był to początek jej walki o wolność. Teraz musiała znaleźć sposób, by pokazać światu, kim naprawdę jest i jak daleko jest w stanie się posunąć, by chronić siebie i swoje dziecko przed dalszymi manipulacjami ojca. To była jej walka o prawdziwą wolność i niezależność. Po wielu trudach i poświęceniach Anna w końcu znalazła pracę, która pozwoliła jej na niezależność finansową. To było przełomowe wydarzenie, które dało jej siłę i pewność siebie, by podjąć ostateczną decyzję, odejście. Zdecydowana na walkę o swoją wolność, Anna postanowiła stawić czoła Piotrowi i ojcu. W końcu, gdy zbliżał się wieczór, siadła naprzeciw Piotra i powiedziała mu szczerze, że odchodzi. Nie chciała dłużej brać udziału w perfidnym planie, którym manipulował jej życiem. Nie chciała już być pionkiem w grze ojca ani dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Podobnie jak oświadczyła Piotrowi, tak samo stanęła przed swoim ojcem. Powiedziała mu, że odchodzi, że nie chce być dłużej częścią jego podstępnego planu. Nie chciała widzieć go na oczy, nie chciała słuchać jego wymówek ani tłumaczeń. Była zdecydowana, by rozpocząć nowe życie, z dala od kłamstw i manipulacji. Zebrała swoje rzeczy, pożegnała się z domem, który kiedyś uważała za swój, i wyprowadziła się ze swoim dzieckiem. Nie było łatwo pozostawić za sobą to wszystko, co znała, ale w sercu czuła, że to jest właściwa decyzja dla niej i dla jej dziecka.